Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie w krótkim, myślę, materiale prezentującym kolejną edycję prasową. Tym razem spotykamy się przy grze Souls-o podobnej, przy ekskluzywie na PlayStation 4 i oczywiście jest to gra Bloodborne. Gra miała swoją premierę, zdaje się, w środę. Ja tą edycję mam od czwartku, dopiero dziś znalazłem czas, żeby w końcu to nagrać i wam pokazać, ale to nic. Słuchajcie, całość, jak widzicie, zawiera trzy księgi, które są związane w taki sprytny sposób tasiemką, w formie takiego, nie wiem, powiedzmy starego plecaczka. Nie wiem, czy to się wszczepiało do paska, do konia, czy w ogóle zarzucało się to przez ramię w ten sposób, chyba właśnie tak się robiło. No i ogólnie całość otwiera się z tej strony, to jest takie usztywnienie, znajdują się tutaj dwie przegródki na włożenie, podejrzewam, jakichś przedmiotów do pisania, ewentualnie czegoś innego, jeśli poniesie nas fantazja, ale lepiej tego nie róbcie. I w ten sposób uwalniamy księgi znajdujące się w środku, zaczniemy sobie oczywiście od tych na samej górze. Zostawimy sobie najciekawsze na sam koniec. Na samej górze widzimy taki oto artbooczek, artbook... Wyraźnie widać, jest wydrukowany w ten sposób, żeby wyglądał na stary i używany. To wcale nie są przetarcia, to po prostu jest wydruk. Całość jest opatrzona napisem The Art of Yharnam. Ja jeszcze w grę nie grałem, dopiero dzisiaj do niej siadam, ale już wiem, że Yharnam właśnie jest lokacją, w której odbywa się gra. Z samego artbooka ciężko być zadowolonym, ponieważ mimo, że same arty zawarte w środku są bardzo ładne, to są one wyeksponowane na matowym, zwykłym papierze i nieprzyjemnie się to w ten sposób ogląda. Szkoda, bo arty są naprawdę fajne. Gra w ogóle bardzo ma ciekawe koncepty postaci, przeciwników itd., itd. To jest chyba w ogóle pierwszy boss. Oglądałem trochę już streamów z Bloodborne, ogólnie gra mi się niesamowicie podoba i ciężko się dziwić, bo w tym momencie gra na Metacriticu ma Metascora 93, zdaje się, czyli to jest chyba najwyżej oceniany ekskluzyw na konsolę nowej generacji. Druga księga, którą tutaj wyciągamy, to jest nic innego jak notatnik opatrzony tutaj logiem gry Bloodborne. Całość jest w linie, tutaj nie ma żadnych dodatkowych grafik, nie ma żadnych dodatkowych tekstów. Nawet nie widać, że to jest gadżet związany z grą, właśnie gdyby nie to logo tutaj na froncie. No i całość oczywiście zapina się na gumkę w ten sposób, żeby samo się nie otworzyło. Fajne w sumie, myślę, że będę nawet tego używał, że to nie odłożę tego na szafkę, tylko faktycznie będę w tym zapisywał jakieś notatki. Dobra. No i najważniejsza rzecz na deser oczywiście. Wyciągamy już tą skórzaną... ten skórzany pasek. No i wita nas główne danie dzisiejszego spotkania, czyli wielka księga również z napisem Bloodborne. Również nadruk jest zrobiony w ten sposób, żeby całość wyglądała na księgę starą, używaną i tak dalej. Na pierwszej stronie wita nas postać, która jest również na okładce gry. Napis Bloodborne by From Studio, czyli studio oczywiście, przepraszam bardzo, które stworzyło grę. No i tutaj mam dla was nieprzyjemną niespodziankę. Moja edycja jest troszeczkę zniszczona. Znaczy, widzicie oczywiście już tutaj, że jest, że tak naprawdę ta edycja jest skrytką na narkotyki. I w środku jest również koperta z grą, którą sobie wyjmiemy, zaraz wam ją pokażę. Całość ma wycięty taki kwadracik, strony nie są ze sobą połączone, są luźne, czyli faktycznie sprawia to wrażenie księgi, która została w ten specjalny sposób przygotowana do przetrzymywania czegoś w środku. Zresztą nadruki na kolejnych kartach są różne, jest kilka różnych wariantów przeplecionych ze sobą, dlatego fajnie to wszystko wygląda. Na tej stronie widzimy krótkie informacje o studiu, które przygotowało grę, krótkie informacje o designerze gry i krótki opis fabuły. Czyli takie bardzo proste informacje dla prasy. Na ostatniej stronie chyba nie ma nic szczególnego, chociaż nie pamiętam, nie sprawdzałem. Aha, jest logo PlayStation, jakieś tam informacje o prawach do marki i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, mój egzemplarz jest niestety uszkodzony. Oderwał się na tej części. Klej puścił, zresztą nie tyle puścił, co po prostu rozrywała się księga, chyba w transporcie. Da się to naprawić, bo wystarczy, że ten grzbiet przykleję z powrotem do sklejonych kartek i to będzie jakoś tam jeszcze działało. No trudno, szkoda. Ale edycja prezentuje się w ten sposób. Tu oczywiście jest koperta z grą. Koperta w ogóle chyba jest taka sama jak w edycji prasowej do The Order 1886, tylko bez napisu właśnie Order.
No i w środku skrywa płytkę. Płytka wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jest to ta sama grafika, która widnieje na obwolucie edycji pudełkowej gry. No i to wszystko, tak wygląda cały zestaw, tak jak mówiłem, całkiem szybka prezentacja gry, mały zestawik, ale bardzo, bardzo ładny. Szczególnie właśnie ta księga z ukrytym, ukrytą przestrzenią, w której można coś schować. Dobra, to wszystko. Oczywiście materiały z Bloodborne'a pojawią się na kanale w czasie najbliższym, podejrzewam, że na początku przyszłego tygodnia, a na dzisiaj to wszystko, tak prezentuje się edycja. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa!